bardzo ważne drogi. Oczywiście wszystkie drogi są ważne i najważniejsze, ale te szczególnie. Pierwszą to jest przede wszystkim długo starany się przez zarząd wspólnymi siłami o zdobycie środków na Cekcyn-Rudzki most. I ten odcinek, który będzie tutaj podlegał, to jest od Cekcynka do mostu i rzeki Stążki. Jest to odcinek prawie 3,5-kilometrowy, no 3400 z małym grosikiem metrów bieżących i wartość tego zadania poprzetargowego i wartość tej całej inwestycji to 7 193 tysięcy, z czego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mamy ponad 3,5 miliona, a wkład własny, czyli środki powiatu do tej inwestycji to ponad 3 miliony 600 tysięcy i zostanie to właśnie zrealizowane. Z treści umowy wynika, ale też i mamy tutaj już zapewnienie wykonawcy, no bo umowę wykonawca podpisując też musi dotrzymać. To jest 6 miesięcy, więc od dzisiejszego podpisania umów można powiedzieć, że jest to termin niedługi. Zakres zadania w parametrze, pełnym parametrze drogi powiatowej, a więc przede wszystkim 6-metrowa wraz z utwardzonymi poboczami i z tymi wszystkimi elementami, które są zawarte w kosztorysie. To bardzo ważny odcinek na naszej drodze powiatowej. Panie dyrektorze, to jest to odcinek jeden z największym, jedna z dróg, tak, z największym nasileniem przejeżdżających pojazdów w ciągu doby, więc to bardzo ważny odcinek. I drugi, który udało nam się pozyskać środki i ta umowa również dzisiaj jest podpisana, to nasza droga tak zwana Napoleonka 10-15, która zostanie zrealizowana, można powiedzieć, w połowie, tak, do parametrów drogi powiatowej, oczywiście z odpowiednią grubością asfaltu, ale co ważniejsze, tak, w pełnym wymiarze, 6 metrów szerokości z utwardzonymi po obydwu stronach poboczami. Przejazdu kolejowego, na który mamy też podpisaną umowę, ale to będzie realizowany wiaduk wtedy, kiedy na 10-15, kiedy będzie realizowany rozbudowa, modernizacja linii kolejowej 201, a więc wyłączenie tego odcinka przejazdu przez torowisko. Łącznie to będzie ponad 11 km i 100 metrów. Bardzo długi odcinek. I teraz troszeczkę o pieniążkach. Wartość tej inwestycji poprzetargowej to jest blisko 17 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jest 10 milionów niespełna 200 tysięcy, a wkład własny powiat na to przeznaczył prawie 6 milionów 800 tysięcy. Te dwie drogi wkładu własnego, środków powiatu, które są zabezpieczone w budżecie, więc inwestycja tutaj dla pana prezesa i dla firmy to jest, myślę, też istotna informacja, ma zabezpieczone środki, więc jak robota będzie wykonana, to mamy zabezpieczone środki, żeby się rozliczyć i trzeba tutaj dodać, że tu jest troszeczkę dłuższy termin na realizację tego zadania, a mianowicie od podpisania umowy 8 miesięcy. Ale mówiąc i podsumowując te dwie inwestycje, które jak zapewnia nas wykonawca, będą realizowane jednocześnie, tak, na jednym odcinku i drugim, są, to tutaj po prostu z tego wynika, w bardzo krótkim okresie czasu co do zakresu tych modernizacji, no bo trzeba powiedzieć, że dostosowanie do parametrów ustawowych 6-metrowych jest zapewnione i potrzebne, tak, no, z punktu widzenia użytkowników drogi na jednym i na drugim odcinku. Ja z mojej strony jako wykonawca dołożę wszelkich starań, aby
realizacja tych odcinków w jak najmniejszym stopniu uprzykrzała życie mieszkańcom. Dołożymy również wszelkich starań, żeby spróbować tę inwestycję wykonać w krótszym czasie niż zobowiązuje nas do tego umowa, tak żeby ze względu technologicznego te prace wykonywać w jak najlepszych warunkach, tak aby w konsekwencji tego wybudowane czy też przebudowane odcinki jak najdłużej służyły mieszkańcom powiatu, bo taki chyba mamy wspólny wszyscy cel. Troszeczkę więcej, czyli przede wszystkim chciałbym zaakcentować, że przedmiotem dzisiejszych podpisań umów są dwie drogi i to dwie drogi najważniejsze w powiecie tucholskim. Najważniejsze oczywiście tylko i wyłącznie z przyczyn obiektywnych, czyli o największym natężeniu ruchu. Obie drogi idą łeb, największe natężenie. No tak na marginesie, tylko informacyjnie, na drodze Tuchola-Tleń jest duży ruch samochodów ciężarowych, natomiast Rudzki Most Sekcyn, głównie ruch osobowy, ale w ilości to są dwie drogi o największym natężeniu ruchu. Mało tego, cieszy również fakt, że są to drogi stricte ustawowo powiatowe, czyli ten szkielet sieci drogowej będzie o wiele lepszy, szczególnie jeszcze, że jest to bardzo duży zakres, no i niestety za tym idą koszty, czyli tak jak wcześniej pan starosta powiedział, będzie to prawie 25 milionów inwestycja, czyli naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Ja tylko mogę dodać, że zawsze, jak zawsze, że najbardziej zadowolony z tego, że to się realizuje, to jest inwestor, to jest zarządca drogi, dlatego że nikomu bardziej nie zależy na tym, żeby było zrobione, niż właśnie nam, żebyśmy mogli nie odbierać telefonów od niezadowolonych mieszkańców, że jeszcze coś nie jest zrobione. Te drogi będą finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast jest programu inwestycji strategicznych, który od kilku lat zaczął funkcjonować. I o dziwo te drogi również składaliśmy do tego programu inwestycji strategicznych, ale nie dostawaliśmy na nie dofinansowania, bo decyzja zapadała w Warszawie, bo według tych, co decydowali, no chyba nie były to drogi strategiczne. To, co powiedział pan dyrektor, że to są dwie drogi o największym natężeniu ruchu i mieszkańcy wcale nie muszą liczyć tych pojazdów, ale wiedzą, że to są drogi strategiczne. Więc podjęliśmy taką decyzję, że dużym wysiłkiem budżetu powiatu, bo tu są dofinansowania tylko 60%, taką inicjatywę podjęliśmy, żeby złożyć. Dziękujemy tutaj Urzędowi Wojewódzkiemu, że nam te środki na te zadania przyznał. Bardzo się cieszę z tego, że w końcu te drogi będą robione, czy będzie rozpoczęte robienie tych dróg. Oczywiście, jak znam życie, będzie bardzo duże niezadowolenie. Jak zrobimy te odcinki, a nie zrobimy jeszcze następnych, kolejnych, bo wiadomo, że i droga 10-15, czyli Napoleonka, ma kolejne 11 km do zrobienia, a droga Sekcyn-Rudzki Most jeszcze też ma do zrobienia około 6-7 km chyba, które pozostały. Ale świetnie, że to się zaczyna, bo jest to, mam nadzieję, taka jaskółka, która zasygnalizuje to, że wszystko będzie zrobione. Thank you.